Cześć dziewczyny, dzisiaj taka nietypowa forma, ponieważ dzisiaj będzie Get Ready With Me, ale będzie to forma mówiona, więc pewnie ten filmik też będzie dłuższy i na samym początku właśnie dajcie mi znać, które formy bardziej Wam się podobają, czy te z podkładem muzycznym, czy te, w których mówię, czyli tak jak dzisiaj. I dzisiaj idę na imprezę, ale to i tak zaraz Wam to wszystko powiem i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Teraz troszeczkę inaczej, bo przed chwilą właśnie nagrywałam Wam strój, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądałam idąc na imprezę, to oglądajcie dalej. Zaczynam od spryskania swojej twarzy wodą termalną z Uriage. I teraz jak widzicie, moja twarz, moja cera nie wygląda teraz najlepiej, ponieważ jest początek miesiąca i co miesiąc mnie tak wysypuje, ale to nie jest powód, żeby siedzieć w domu. Dlatego dzisiaj pokażę Wam makijaż taki imprezowy. Idę dzisiaj na imprezę urodzinową kolegi mojego chłopaka i właśnie chciałam Wam pokazać, jak się szykuję. Zresztą pytałam się Was na Facebooku i wyraziłyście chęć zobaczenia takiego filmiku, dlatego zaczynamy. Z racji tego, że idę na imprezę do klubu i chciałabym, nie wiem ile tam będę, ale chciałabym, żeby makijaż utrzymał mi się całą noc, dlatego na samym początku nałożę bazę z Dax Cosmetics i to jest baza wygładzająca, oczywiście jest silikonowa. I nakładam mniej więcej tyle. Użyłam do tego pędzelka z Eco Tools i nakładam prawie że na całą twarz, szczególnie na miejsca, gdzie najszybciej podkład się ściera i tam, gdzie mam wypryski, żeby ten podkład utrzymał mi się całą noc i żeby nic nie było widać. I teraz przechodzimy do podkładu. Ja dzisiaj użyję, zmieszam, to są dwa podkłady i to jest podkład z Bioderming, jest to wygładzająco kryjący i podkład z Makeup Forever. Ten mam w kolorze 1, ten mam w kolorze 117. I po prostu nakładam je na, tutaj na rękę i zaraz będę. Coś się ten biodermik zacina. Dobra. I mieszam je ze sobą. Ok. I teraz będę to wszystko wklepywać w beauty blendera. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio używałam podkładu do pętla do podkładu Hakuroha 51, ponieważ widziałam filmik tej dziewczyny, która właśnie nakładała akurat też podkład z Makeup Forever i takim pędzlem samym, tylko że z Sigma, i efekt naprawdę uzyskała świetny i pomyślałam, że no dobra, może dam szansę, mam taki pędzel, to dlaczego nie spróbować, ale niestety nie wiem, czy moja skóra jest jakaś dziwna czy co, ale miałam po prostu, ten podkład był tak nierównomiernie rozłożony, ale to nie chodzi o to, że na przykład tu miałam podkład, a tutaj nie miałam, tylko on miał tak jakby, nie wiem, jakbym nie miała spilingowanej twarzy, ale oczywiście taką miałam i na przykład teraz, kiedy nakładam, kiedy nałożyłam później beauty blenderem, to ten podkład wyglądał całkowicie inaczej i właśnie nie wiem, czym to jest spowodowane, czy tym, że ja nie umiem nakładać podkładu pędzlem, czy co, no niestety nie wiem, może jeszcze parę podejść zrobię, ale to no na pewno nie teraz, ponieważ dzisiaj zależy mi, żeby ten podkład dobrze wyglądał na twarzy. Okej. I teraz dołożę jeszcze troszeczkę tego kremu BB. W sumie powinnam to zrobić najpierw, ale trudno. Bo wydaje mi się, że trochę za żółto mi to wszystko wyszło. I powiem Wam, że jakbym mogła, nałożyłabym ten podkład sam. Ale niestety nie mogę, ponieważ on jest troszeczkę dla mnie jednak za ciemny. Jestem bardzo jasna. I nawet ta jedynka jest ciemna, ale na co dzień mieszam go z tym właśnie tym kremem BB z Mishi Perfect Cover i jest ok. No ale no szkoda, że nie mogę go używać jako samego podkładu, bo to by było o wiele lepiej i szybciej i w ogóle, no ale niestety. Ok, i teraz kiedy mam już nałożony podkład, przychodzę do korektora i jest to korektor z Collection 2000. Nakładam go oczywiście pędzelkiem. I teraz wklepuję go po prostu palcem. Oczywiście teraz spryskuję wszystko tą mgiełką z Elfa.
I na początku zrobię brwi, żeby Was tymi nie straszyć. I oczywiście użyję cieni z Inglota. I będzie to mieszanka cienia 358 i 363. To jest ten i ten. Na początku przyczesuję brwi. Nie piszcie mi już w komentarzach, że moje brwi są straszne, bo ja już o tym wiem. Praktycznie dostaję taki komentarz pod każdym filmikiem, ale no nie każdy musi mieć cudowne, piękne brwi. Ja takich nie mam. Trudno. Płakać nie będę. Okej, okay, tak już wygląda zrobiona jedna brew. I od razu mówię to, że mam krzywe brwi, jak widzicie, teraz tam mi stoi, tam mi leży. To jest zależne od mojej mimiki, a nie od tego, że mam krzywą brwi ustawioną. A zresztą, nawet jeżeli mnie się o to pytać, no to co ja mam zrobić? Przecież sobie nie przedstawię jednej brwi wyżej, tak? To jest logiczne. I teraz przeczesuję je tym żelem z Deli. Szczerze mówiąc, średnio jestem z niego zadowolona, ponieważ on no niby utrzymuje te brwi w miejscu, ale też kiedy nałoży się właśnie cień pod spodem, to później kiedy mocno przeczeszę te brwi tym żelem, to ten cień się jakoś tak zbiera i wtedy to już strasznie wygląda. Dlatego teraz jeszcze po prostu przeczesuję, żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej naturalnie. Nie, szczerze mówiąc, nie lubię mieć mocno podkreślonych brwi, bo wtedy wydaje mi się, że wyglądam jakoś dziwnie. Ale już je zaznaczyłam. Zaczynam oczywiście od bazy. Jest to baza z Elfa. Nakładam ją na całą powiekę. I pomimo tego, że idę do klubu, makijaż będzie dosyć lekki, ponieważ nie mam ochoty na jakiś nie wiadomo jak mocny makijaż, a zresztą już wcześniej robiłam makijaż z rzęsami i stwierdziłam jednak, że będzie to za mocny. Dlatego zaczynam od nałożenia na całą powiekę tutaj tego cienia i jest to cień 395 z Inglota. I on świetnie rozświetli powiekę. Nie wiem do końca, czy to zrobię, ale to zobaczymy w trakcie. Okej. I teraz jak zwykle nałożę, albo może coś innego zrobię. Wiecie co? Chyba zrobię troszeczkę z fioletem. Czyli na połowę powieki nałożę tutaj ten najjaśniejszy fioletowy cień i to jest 346. I nakładam go właśnie od połowy. I to teraz muszę splendować. Ok, i teraz w załamaniu nałożę tutaj ten cień pomieszany z tym i to jest ten Inglot, którego przed chwilą użyłam, a to jest Lenka M30. I zrobię to oczywiście takim pędzelkiem z Hakuro H79. I nakładam go właśnie w tym miejscu. Nie dojeżdżam tutaj do samego końca, ponieważ chcę mieć takie wrażenie bardziej otwartego oka, chyba że teraz coś tam innego nałożę. Zobaczymy. I robię to samo na drugiej powiece. I teraz w załamaniu użyję jeszcze troszeczkę pod tym fioletowym tutaj tego cienia, którym robiłam brwi i to jest 358. I nakładam go tutaj. Teraz biorę taki pędzelek z Essence i ten najciemniejszy fiolet. I na tym pędzelku mam już czarny, zwykły cień. I ten najciemniejszy fiolet jest 325. I nakładam go tutaj w zewnętrznym kąciku. Tak delikatnie wyjeżdżając do środka. No i oczywiście to wszystko blendujemy tym samym pędzelkiem.
na sam środek powieki nałożę jeszcze tutaj ten cień z paletki Oh So Special, ponieważ on jest taki fajnie mieniący się i on w świetle będzie tak fajnie się mienił. Chyba nie było normalne stwierdzenie. Trudno. I teraz zrobię dolną powiekę i na dolnej powiece na dolną powiekę naniosę tutaj cień ten i to jest 402 oczywiście Inglot i naniosę go tym pędzelkiem, żeby nie było tak nudno, nałożę czarny cień jako kreskę, zresztą chyba będzie jeszcze bardziej nudne i zrobię to pędzelkiem z Maestro i ten użyję tego czarnego cienia, to jest czarny cień z tymi drobinkami i to jest 64 z Inglota. I nakładam dość cienką kreskę, nie chcę za mocnej. I oczywiście teraz w zewnętrznym kąciku biały cień z paletki Lorac Pro. I ja do tego celu używam matowego cienia, ponieważ ja lubię mocne rozświetlenie, a kiedy miałabym to zrobić perłowym cieniem, to już nie wyglądałoby to tak fajnie, dlatego robię właśnie białym. No i teraz przechodzimy po prostu do tuszowania rzęs, ale zanim to nałożę jeszcze na linię wodną czarną kredkę. I teraz przechodzimy do rzęs i oczywiście zalotka, tusz Bourjois Volume Fast and Perfect, tusz I Love Extreme i tusz Day Real, czyli to co zawsze. I nie wiem, czy teraz będę Wam to pokazywać, ponieważ troszeczkę mi to zajmie, dlatego zaraz do Was wrócę, jak już będę miała rzęsy pomalowane. Rzęsy już wytuszowałam i teraz przechodzimy znowu do twarzy. I na samym początku użyję korektora pod oczy z Revlonu. Jest to Age Defying Spa w kolorze 01 Light. I nakładam go sposób. On nie jest dużo jaśniejszy od mojej karnacji, dlatego nie uzyskam takiego efektu, jakiego bym chciała. A niestety nic jaśniejszego nie mam. Zresztą ciężko mi znaleźć coś jaśniejszego ode mnie. Ale użyję jeszcze odrobinę tego korektora, ponieważ on jest troszeczkę bardziej kryjący i jaśniejszy, ale aż tak mocno kryjącego nie nałożę pod oczy. Teraz albo mogę rozcierać sobie pędzelkiem, albo tutaj będę albo palcami. Przed chwilą je umyłam, to mogę teraz palcami to zrobić. Ale sobie najpierw rozgrzewam i ja dzisiaj użyję pudru z Vichy Derma Blend i będę go wciskać puszkiem. I jest to taki puszek i po prostu nakładam sobie tutaj pudru i takimi ruchami wciskam, ale wciskam tylko w miejsce, gdzie jest szansa, że będę się świecić. I teraz resztę twarzy już po prostu tutaj przejeżdżam zwykłym pędzlem z Elfa i to jest powder brush. Ok. Więc twarz już mamy przypudrowaną, teraz zostaje nam wykonturowanie jej i do tego celu użyję zestawu, którego używam praktycznie codziennie. I oczywiście zaczynamy najpierw od bronzera. I dzisiaj chcę troszeczkę mocniejszy efekt, dlatego użyję tego pędzla i to jest Hakuro H51. I po prostu maczam w tym podkładzie, bazie brązującej, wycieram nadmiar i takimi ruchami nakładam ten bronzer. I teraz to będziemy rozcierać tutaj tym pędzlem z Hakuro H21. I teraz nałożę rozświetlacz. Oczywiście ten zestaw, czyli MAC Mineralize Skin Finish w kolorze Soft and Gentle i pędzel z Lenki.
I teraz róż MAC Well Dressed i pędzel Real Techniques. Ok, i teraz wszystko spryskuję takim sprayem utrwalającym Spegi Sash. I teraz zostały nam usta i myślę, że też postawię na jakiś taki mocniejszy kolor i użyję konturówki z Classics w kolorze 306 i na to nałożę szminkę Hue. Oczywiście nadmiar wycieram. I nałożę błyszczyk. I to chyba będzie ten. Ale tak już naprawdę bardzo delikatnie. I tak już wygląda skończony makijaż. Teraz przechodzimy do włosów. I teraz przechodzimy do fryzury i nie będę nic wymyślać, po prostu zrobię wysoko kucyk i troszeczkę podtapiuruję sobie grzywkę, ponieważ nie chcę iść w rozpuszczonych, bo zaraz tam będzie gorąco i no, rozumiecie mnie. Dobra, więc zaczynamy. I na początku chyba zrobię tak, że sobie odgarnę tutaj tą część, którą chcę sobie stapirować. Okej, i to będzie to. I tutaj taki oddzieliłam sobie prawie, że trójkąt. Może niech będzie trójkąt. I zepnę sobie to na razie spinką. Później będę tapirować. I teraz biorę po prostu zwykłą gumkę, włosy do tyłu. I jak najwyżej mogę, zaczeszę sobie gumkę. Ok, i teraz oczywiście muszę przeczesać sobie z tej strony. I będę tapirować po kolei. Nie stapiruję wszystkiego naraz, tylko najpierw tą część. I tutaj mam lakier. I od razu sobie będę spryskiwać, żeby ten efekt się utrzymał. Teraz jak już to wszystko mam zrobione, to po prostu troszkę błyszczę, żeby to jakoś delikatnie wyglądało. I zepnę po prostu zwykłymi cówkami. I teraz to, co mi tutaj zostało, obwinę po prostu w koło gumki. Teraz spinam to po prostu zwykłą sówką. Nie, zobaczycie. Ok. I tak już prezentuje się skończona fryzura. Może jeszcze sobie tutaj wyciągnę, ale mam czerwone uszy. Widzicie, to jest po prostu zdenerwowanie i jest tutaj i za ciepło, i za gorąco, i za ciepło, i za zimno. Ok. I tak już wygląda skończona fryzura. Mam nadzieję, że widzicie tutaj to, co zrobiłam z włosami. Ok. I teraz przechodzimy do stroju. Jeżeli chodzi o strój, to na pierwszy rzut oka rzuca się pewnie ta koszula i to jest koszula, którą dostałam od mojego chłopaka i to jest koszula ze Stradivariusa. Pod spodem mam taką koszulkę białą z tygrysami i ona jest z nowego sklepu, który otworzyli niedawno we Wrocławiu i to jest Sinsay. Dalej torebkę, którą też dostałam od mojego chłopaka z okazji rocznicy i to jest, ona jest Ale. Jeżeli chodzi o dół, to mam takie lekko skórzane leginsy ze Stradivariusa i buty, które wczoraj do mnie przyszły i to są takie botki ze sklepu papillon.pl i one są co prawda niskie i może nie wyglądają tak świetnie na imprezę, ale chciałabym wytrzymać w nich całą noc, dlatego akurat wybieram te buty. A jeżeli chodzi o dodatki, to taką bransoletkę
mam z Allegro, na paznokciach mam lakier z Flormaru i to jest tutaj ten lakier w kolorze U08. Jeżeli chodzi o kolczyki, to ten jest z New Looka i ten jest z Kubusa. I tak prezentuje się strój w całości. I teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Ja lecę się bawić, a Wam życzę udanego dnia, wieczora, poranka, zależy kiedy to oglądacie. I trzymajcie się, buziaki, pa!